Tak, Maro, a w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo naszych dzieci, kiedy mamy już w domu zwierzaka, a nasze dziecko na przykład zaczyna raczkować? I najciekawszym punktem w mieszkaniu staje się psia miska, która może stanowić potencjalne źródło zakażenia na przykład pasożytami. Co zrobić? Odrobaczanie, profilaktyka, wszystkie te zabiegi, ale jeżeli chodzi na przykład o miskę, to starać się, aby zwierzę miało wcześniej ustalone godziny karmienia. Przyzwyczajmy zwierzę, że ta miska pojawia się wtedy, kiedy jest pora karmienia. Pies ma, czy kot, 20-30 minut na zjedzenie takiego posiłku i później tą miskę zabieram. Jeżeli chodzi o wodę, tak, do picia, do której zwierzę powinno mieć zapewniony dostęp cały czas, no to wtedy polecamy albo regularne wyparzanie, mycie misek, tak, nalewanie bieżącej, świeżej wody, albo poidła. Są to poidła, które są uruchamiane automatycznie wtedy, kiedy zwierzę podchodzi. Wbrew pozorom zwierzęta lubią tego typu poidła i bardzo szybko uczą się z nich korzystać. Poza dbaniem o higienę, tak, tutaj tych misek, czyli podstawowego ekwipunku naszego czworonoga, musimy pamiętać także o tym, aby dbać o higienę kuwety. Starajmy się o to, aby kuweta była regularnie sprzątana, żeby po każdej kociej wizycie były usuwane odchody zwierząt i aby dziecko miało ograniczony dostęp tak naprawdę do kuwety, a przede wszystkim do jej wnętrza, czyli do wypełniacza i ewentualnych odchodów, jeżeli takie pozostałyby właśnie w wychodku. Tutaj to jest chyba też ważne w przypadku kobiet, które są w ciąży, prawda? Że lepiej sprzątanie kuwety, kiedy jesteśmy w ciąży, powierzyć jakiemuś innemu domownikowi, żeby nie mieć bezpośredniego kontaktu, a jeżeli same sprzątamy, to żeby założyć na przykład rękawiczki. Oczywiście. I wtedy najlepiej po prostu pakować taki żwirek do odpowiednich worków, tak? Usuwać od razu. No i przynajmniej no, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu wyparzyć kuwetę, wyczyścić ją dokładnie, aby po prostu ryzyko ewentualnego zakażenia było jak najmniejsze. A jak dużym zagrożeniem dla domowników jest alergia na sierść zwierzaka? Alergia na sierść to też taki temat rzeka, tak? Też powstało kilka takich stereotypów na temat alergii i wbrew pozorom tak naprawdę nie włos odgrywa tutaj nadrzędną rolę, ale inne czynniki, to znaczy musimy zwrócić uwagę tutaj przede wszystkim na mocz, na kał, na ślinę, na złuszczony naskórek. I to są te najbardziej alergizujące. Tak, bo alergizujące są wszystkie białka, a dokładniej enzymy. Czyli tak naprawdę, jeżeli podejrzewamy, tak, że możemy mieć alergię, to ten alergen zwierzęcy może występować zarówno w domu, gdzie są zwierzęta, ale także w domu, gdzie tych zwierząt nie ma, ponieważ my możemy przenieść te alergeny ze środowiska zewnętrznego, z dużych skupisk ludzkich, nie wiem, z przedszkoli, szpitali, z placów zabaw. Praktycznie można powiedzieć, że tam, gdzie przewijają się zwierzęta, tam są alergeny, tak, gdzie są ich odchody. Także pamiętajmy, że sierść stanowi jak gdyby tutaj czynnik podrzędny. Jeśli chodzi o alergię, powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, że paradoksalnie to wcale nie sierść jest tym czynnikiem najbardziej alergizującym, ale mam wrażenie, że my czasami też zapominamy, że na przykład pokarm dla rybek może być potencjalnie niebezpieczny. Tak naprawdę to nie tylko pokarm dla rybek, ale sam rytuał żywienia zwierząt może stanowić zagrożenie dla nas. Bardzo często możemy spotkać się, poobserwować nawet takie zjawisko z boku, kiedy na przykład idzie mama z dzieckiem, prowadzi psa obok na smyczy i w pewnym momencie, nie wiem, bawi się z psem, głaszcze psa, a po chwili sięga po herbatnika, tak? Które podaje dziecku. Czyli chodzi tutaj przede wszystkim o przestrzeganie zasad higieny, że tak naprawdę jeżeli karmię rybki, jeżeli podaję psu jedzenie, tak, kotu mleko, wodę, nie wiem, głaszcze, tak, czeszę kota czy psa, swoje zwierzę, to zawsze muszę umyć ręce, za czym sięgnę, czy zrobię coś dla dziecka, tak? Czy no właśnie, bo nawet nieświadomie dorzucając psu do miski jakieś parę rzeczy do zjedzenia, potem, nie wiem, potrzemy oko, sami będziemy chcieli coś zjeść i paradoksalnie stale naszym dzieciom powtarzamy, tak? Umyj rączki, a to sami powinniśmy się pamiętać. Tak, bo rodzice powinni uczyć dzieci właśnie przede wszystkim przestrzegania higieny i ten nawyk mycia rąk musimy po prostu wprowadzić na co dzień w życie. Bardzo często można rzecz zaobserwować w domach, gdzie zwierzęta towarzyszą właśnie rodzinie w porze żywienia, w porze obiadu, w porze kolacji, kiedy co jakiś czas sięgamy po jakąś rzecz z własnego talerza i podajemy zwierzakowi, a potem sami tą samą ręką sięgamy po jedzenie dla siebie czy dla swojego dziecka. To może warto byłoby pomyśleć nad takim rozdzieleniem. Żywimy najpierw na przykład zwierzaka, a dopiero potem po umyciu rąk dziecko i żeby rzeczywiście weszło nam to w nawyk. W prawidłowo funkcjonującej hierarchii stada, bo
wiadomo, że tutaj te zwierzęta, które trzymamy w domach, tak jak psy, no są zwierzętami stadnymi, więc w prawidłowo funkcjonującej takiej ludzko-psiej rodzinie powinno być zrobione tak, że w pierwszej kolejności je rodzina, a w następnej kolejności je zwierzę. Zwierzę, każde zwierzę, tak samo jak i człowiek, musi mieć określone pory posiłków. Jeżeli tego będziemy przestrzegać i do tego będziemy przestrzegać aspektów higienicznych, nie będziemy mieli do czynienia na co dzień z tego typu zagrożeniami. Ale ja tak Ciebie słucham i tak mówimy o pasożytach, o szczepieniach, o brudach, o zagrożeniach, to może w ogóle lepiej zrezygnować ze zwierzaka, jeżeli mamy mieć małe dziecko w domu. Pod żadnym pozorem. Posiadanie zwierzaka to naprawdę wielka frajda. Ale wiesz, można pomyśleć, że to, żeby to środowisko, w którym przebywamy razem ze zwierzakiem, było takie czyste i ten zwierzak taki odrobaczony i bez pcheł, to czy trochę nie przesadzamy? No i co z tego, że na przykład dziecko podejdzie do psa, pogłaszcze go, a potem weźmie rękę do buzi? Przecież teoretycznie nic się nie stanie. Tak naprawdę, jeżeli my boimy dziecku, tak? Pewne zachowania związane właśnie z higieną, czy pewne zachowania związane z obcowaniem ze zwierzakiem, z socjalizacją, to dziecko potem w dorosłe życie też będzie wkraczało w inny sposób. A nie chodzi o to, żeby żyć w sterylnych warunkach, żeby, nie wiem, odizolować zwierzęta. Nie, ale jeżeli będziemy przestrzegać tych podstawowych właśnie zasad higieny i będziemy dbać o to, aby nasz pupil był odrobaczony, był zaszczepiony, to będziemy dłużej cieszyć się obecnością nawet tego czworonoga, ponieważ będzie mniejsze ryzyko zachorowań u tego psa, będzie po prostu jak gdyby no, mniejsze ryzyko dla nas samych. Chodzi przede wszystkim o to, aby zdawać sobie sprawę z tego, że posiadanie zwierzaka to nie tylko przyjemność, ale to przede wszystkim obowiązki. Najważniejsze na koniec tutaj tej części jest takie sformułowanie, że traktujmy zwierzęta tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas ktoś traktował, czyli traktujmy je po prostu dobrze.